Hej dziewczęta, jestem Kosmeks. Dzisiaj taki film bardziej w domu będzie, bo będzie o takich papugach, kurach i nowych nabytkach jakie były. To są nowe klatki na przykład dla nimf. Nowe nabytki jakie były. O parę nimf pamiętacie pewnie, starzy moi widzowie. Przyniosłem ich do tej klatki dłużej. Kiedyś kupiłem ją dla falistych, jak miałem, i tu teraz przyniosłem nimfy. Budki nie mają, bo nie lęgły się u mnie. Więc może później kupię nowego samczyka, bo on też już stary jest taki. Widać trochę to po nim. I jak kupię nowego, to założę im budkę. Tu mają jedzenie, wodę, jedzenie. I to jest tyle. Stara klatka ich jest tutaj. W niej są faliste. Poprzemieniałem z ich starej klatki. A, jest takie poidełko. Nie wiem, czy kiedyś nie mówiłem, tak jak kupiłem. I też nowe nabytki, co przy piórki chińskim. Miałem je kiedyś pokazać, nie było. Nie miałem jak. Kupiłem je na giełdzie razem z Feniksem, Bantamkami i tym. Tu mają budkę założoną. Samiczkę tam się bierze i pchłać tam chyba trochę. Tam jest samiczka, tu jest samczyk. O nich to chyba w ogóle filmu nie było. Tu jest samczyk, tu jest samiczka. Tu lepsze piórki chińskie. Parka, biała samica, kolorowy samczyk. Za przepiórki dałem chyba 45 zł, no. Za samczyka falistej nie było nawet o nim. Dałem za niego 10 zł, bo był za darmo. Ale tam mówi, tam daj, żeby się dobrze chowały i żeby nic nie było. Później dodałem panu dychę, bo miał być za darmo, ale dałem dychę, tak już. A tą samiczkę kupiłem w sklepie zoologicznym za chyba 45 zł, czy 35. Ale przynajmniej jest para i będą lęgi, bo znajoma też ma papugi z zoologicznego i mają lęgi. Nieraz już miały młode. Tu, jak widać, światło są już lęgi kolejne, ale już kur. Tu są perliczki i kurka jedna. To jest chyba kochin, ale mieszanie jest pewnie jakiś. Wstawiałem perlicze jajka, było 56 jajek. Wylęgły się 4. Na początku było 56, po 7 dniach zostało 7. Po kolejnych kilkunastu dniach zostały tylko cztery i cztery się wykluły. Drugi inkubator w nich były kaczki. No i przypadkowo były dwa jajka kur, nie zwróciłem uwagi. No i jeden kurczak, bo drugi się nie wykluł. A teraz papuga zeszła do tych. No i jeszcze jeden kurczak, cztery perliczki. U mnie też w domu, w pokoju jest remont, więc tak. A tu jest kolejne lęgi dzisiejsze. Tu są kaczuchy, a tu się jeszcze klują. O, kotka przyszła. A tu się jeszcze klują. 12 jest ja. Tu jest. Tu są 4 niewyklute, a tu jest 8 już wyklutych. Kaczuszki ładne. Pewnie wszystkie staropolskie będą. Bo my to francuskich prawie że wcale nie ma. No, wykluwają się tutaj. Mała wilgotność jeszcze jest, no trochę. Zaraz będą się coś włożyć. Tutaj jajka jeszcze się te nie nadziobały. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się zepsuły, ale zobaczymy. No. I tu już nie wychładzam. Niech się lęgną. I tutaj są jeszcze kaciuchy. Tutaj mają jedzenie, zaraz im wody jeszcze muszę dać. Trociny mają. Jednodniowe, właśnie dopiero dzisiaj jest rana, wyjąłem stąd. Dzisiaj dopiero zaczęły kluć. To jednodniowe, tak, a nawet nie. A nawet niektóre się widać, że są mokre. Na przykład te. Te to już takie podeschnięte. No. Tu jest 8 sztuk, tak jak mówię. Tu się jeszcze 4 muszą wykluć. No i tu papugi, przepiórki. Przepiórki czekam, aby się zaczęły lęgnąć. To może lęgnąć, nieść, nie lęgnąć. To jeszcze coś może się zrobi w tym roku z lęgów, z przepiórek. Bo i tak one będą w domu tylko, to nawet jakby się w zimę zaczęły nieść, to może bym coś włączył w inkubator. Tu perliczki cztery, kochinek, nimfy. Teraz liczę na lęgi u papug falistych.
I ta karka, co w niej były, to jest chyba tu. Tak, jest tutaj. Taka mała była. I zamieniłem ją. Mają większą budkę lęgową. Budkę lęgową, bo ta by była za mała dla nich. Ta by była karka dla nich za mała. No i mają, tamta by była za mała i mają tą. Tu przy okazji budkę lęgową od Achrelka z konkursu założyłem. Więc fajnie. No, to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Jeszcze do tamtej klatki planuję kupić, jak będę w zwoleniu na giełdzie, to prawdopodobnie kupię gołębie diamentowe. Gołąbki diamentowe są malutkie, więc im dużo miejsca nie będzie potrzebować. Nie będą potrzebowały dużo miejsca, tak? I kupię te, włożę do tamtej klatki małej. Parkę jakąś kupię ładną. Włożę tam do klatki. I... Co wy już zerwaliście? A nie. I kupię im jakąś budkę lęgową. Z tego co się chyba orientuję, to gołębie diamentowe robią gniazda, tak jak kanarki chyba. Najlepiej jakbyście mi mogli, to wpiszcie mi na komentarzu jakoś może link do jakiegoś filmu, jak ktoś nagrywa. Czy napiszcie, jakie gniazda powinny być. Do tych, jak się nazywa, do gołębi diamentowych. No i chyba to będzie na tyle w tym filmie. I jeszcze zobaczę, jakie kupię gołębie, bo może szeki albo zwykłe, ale chyba zwykłe, bo są, mi się najbardziej podobają. No, więc to chyba na tyle, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się filmik podobał. Do następnego. No i cześć.